Gość Radia Płońsk. Witam serdecznie. Gościem audycji Gość Radia Płońsk jest pan Jacek Dzięgielewski z Płońska, autor książki dla dzieci Krasnale i Tajemnica Zapomnianych Pasji. Dzień dobry. Dzień dobry. Nasze spotkanie nie jest przypadkowe, ponieważ jakiś czas temu ukazała się na rynku wydawniczym pana książka o tytule, który już wspominaliśmy, czyli Krasnale i Tajemnica Zapomnianych Pasji. Może powie pan na początek, o czym jest książka i dla kogo jest skierowana? Książka jest trochę o bajkowym świecie krasnali, które mają specjalne zadanie pobudzania dziecięcych pasji, hodowania tych pasji do czasu, żeby te pasje się zadomowiły. Do tego służą takie stworki, które nazwane są tu bakcylami. Każdy ma swoje imię zależnie od tego, czemu służy. Jest więc czytaj, maluj, gotuj, różnego rodzaju bakcyle. No i są też w tym świecie chochliki, które przeszkadzają w krasnalom i nie tylko w podawaniu tych pasji, ale również w tym, żeby te pasje mogły wzrastać swobodnie w dzieciach. Problem pojawia się wtedy, kiedy zaczyna pojawiać się takie zjawisko, że pasje zaczynają powoli umierać. Znikają gdzieś, nie wiadomo gdzie, i krasnale zaczynają szukać przyczyny. W międzyczasie akurat wchodzi nowe pokolenie tych krasnali, 7 krasnoludków, którym trzeba nadać imię. Tu jest cały rytuał, jak to imię trzeba nadać. Główny krasnal, mędrek, musi te imiona dla nich wymyśleć. No i wymyśla, ale jest wezwany na naradę właśnie w tej sprawie znikania krasnali, więc zostawia kartkę, inny krasnal, ciekawek, przypadkiem ją odczytuje. Imiona zostają przedstawione zbyt wcześnie. Jeden krasnal, niedbałek, który się wydaje, że ma imię niedopasowane do siebie, ucieka. Inne próbują go znaleźć, natykają się na siedzibę chochlików, odgadują tajemnicę z zaginionych pasji, uwalniają bakcyle, a dalej to już trzeba przeczytać. Do czego zachęcamy? Czyli można powiedzieć ogólnie, że to taka książka o poszukiwaniu. Poszukiwanie przyjaźni, wartości, również dla dorosłych, bo jest tam przesłanie takie dla dorosłych, bo dorośli też tracą te pasje i jeden z takich bakcyli odnaleziony to jest właśnie taki bakcyl zapomniany gdzieś tam przez kogoś dorosłego i on też później wraca do swojego właściciela. Teraz zapytam o powód, impuls taki, który skłonił pana do napisania tej książki. No to nie było pisane przede wszystkim jako książka. Pisałem zawsze gdzieś tam dla przyjemności. Głównie w autobusie, bo dojeżdżam do pracy codziennie, więc z tym czasem trzeba coś zrobić. I w telefonie piszę sobie w autobusie. Tak akurat to się składa, że to jest ten moment, kiedy mogę się wyciszyć i zająć swoimi sprawami. I to się tak odbywa. No, tych pozycji mam znacznie więcej. To akurat z tego urodziła się książka. Natomiast piszę różne inne rzeczy, również coś dla dorosłych, coś, jakieś piosenki, tego typu rzeczy. Czyli jest pan bardzo twórczy, można powiedzieć. No, taka potrzeba. Tak, właśnie. Chyba to całe pisanie to z potrzeby serca, tak? Głównie wychodzi. Dokładnie. Takich twórców. Dokładnie. Teraz może porozmawiajmy o tym, co jest najtrudniejsze w pisaniu dla dzieci, ponieważ wydawałoby się, że no, napisać książkę dla dzieci to jest taka prosta sprawa, ale okazuje się, że jednak nie, prawda? To dopiero się okazało bardziej w momencie, kiedy próbowałem to wydać, bo przy redakcji książki część słów musiałem po prostu zmienić, wyrzucić. W książkach dla dzieci nie można używać słów typu cierpieć, walczyć. To ma być napisane ładnie, pięknie i po prostu redaktorzy nie przepuszczą nam takich słów teraz. To jest największa trudność, bo zmiana jednego słowa czasami zmienia kontekst. Całość jest pisana wierszem, więc jeżeli zmieniłem w jednym miejscu, to się okazywało, że czasami trzeba zmienić 3-4 zwrotki, żeby to później pasowało. No właśnie, a teraz zapytam o pana inspirację. Gdzie szuka pan natchnienia? Nigdzie. Samo przychodzi. No, doświadczenia, obserwacje. Na pewno jest to przede wszystkim wynik spotkań z ludźmi, jakich ludzi się spotyka, o czym się rozmawia. Czyli rozmowy, tak? Wychodzi na to, że głównie z rozmów z ludźmi, tak? Obserwacji. Bo jednak pisarz to musi być takim dobrym obserwatorem rzeczywistości, prawda? Tego, co się dzieje wokół nas. Tak. Jeżeli to
to przychodzi naturalnie, to nie ma z tym problemu. Ja po prostu o tym nie myślę. Jak to jest trzymać własną książkę w ręku? Czy jest duma, satysfakcja? No, jest to trochę dziwne widzieć swoje nazwisko i książkę do ręki wziąć. No, też oswajałem się z tym trochę, bo proces wydawniczy jeszcze ze względu na całą pandemię covidową to trwał właściwie 1,5 roku z redakcją. Najpierw dostawałem zredagowane teksty i pierwsze ilustracje, łącznie z projektem okładki, gdzieś tam na maila, więc nie był to taki szok, kiedy wyjmowałem, ale satysfakcja jest rzeczywiście. A jak reakcje otoczenia, rodziny, znajomych wspierają pana? Bardzo pozytywnie. Czyli można powiedzieć, że wybranie takiej ścieżki satysfakcjonuje pana? Tak. A może pan powiedzieć, że to też jest pana pasja? No na pewno. Pisałem już wiele lat temu, próbowałem jeszcze gdzieś tam w czasie, kiedy chodziłem do szkoły średniej, ale to gdzieś właśnie też umarło, taka pasja, i ten bakcyl też się odrodził kiedyś. To jeszcze na koniec zapytam o pana plany pisarskie na przyszłość. Czy jest coś już w planach na ten rok przyszły, a może takie plany dalekosiężne, ale konkretne? Mam napisanych kilka rzeczy. Książkę po mniej więcej tych samych rozmiarów jak Krasnale, ale to będzie trudne z wydaniem, bo to nie jest takie proste. Kilka mniejszych pozycji z wydawnictwem Martel jestem dogadany, że postarają się wydać kartonówki dla dzieci. Wtedy to jest około 6 zwrotek w jednej książeczce i kilka tych takich tekstów mają też u siebie. No ale kiedy to się urodzi, to zobaczymy. Ale rozumiem, że pisać pan nie przestaje, będzie pisał nadal. Nie, cały czas piszę dla siebie, dla kogoś. To życzę powodzenia i kolejnych sukcesów, nie tylko literackich. Dziękuję bardzo. A moim gościem był pan Jacek Dzięgielewski, autor książki dla dzieci Krasnale i Tajemnica zapomnianych pasji. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.